Portal WRC.pl. W ramach Dni Europy 2015 w Wągrowcu zorganizowano festiwal biegowy. Wągrowiecki Festiwal Biegowy, czyli impreza, która jest realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, impreza, która została zgłoszona przez mieszkańców i wybrana przez mieszkańców. Na starcie biegu głównego ponad 250 zawodników z całej Polski, z Poznania, Warszawy, z Lublina, z Gdańska, a również oczywiście ekipa z Wągrowca, bardzo silna ekipa biegającego Wągrowca. Oprócz tego wiele atrakcji dla dzieci, bieg dookoła rynku, no i bieg, na który wszyscy czekają, bieg VIP. Na starcie również burmistrz Krzysztof Poszwa. W ramach festiwalu zorganizowano trzy biegi. Pierwszy na dystansie 400 metrów wokół płyty rynku dla dzieci. W tym biegu nie było kategorii wiekowej, co bez wątpienia było błędem. Najmłodsi biegacze zostali bez szans w starciu ze swoimi starszymi kolegami. Kolejny bieg na dystansie 1000 metrów zorganizowano z myślą o VIP-ach. W tym biegu wystartował m.in. burmistrz miasta Wągrowca Krzysztof Poszwa. Do udziału w biegu zostali zaproszeni wszyscy radni Rady Miejskiej, ale zaproszenie przyjęli tylko nieliczni samorządowcy: Grzegorz Kamiński, Ryszard Rączkowski, Adam Kiełbasiewicz, Jakub Zadroga, Dariusz Bąk oraz radny powiatowy Piotr Pałczyński. Na starcie pojawiła się także dyrektorka Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Małgorzata Kranc oraz dziennikarka Wioletta Gryczka. Nie zabrakło też sportowców. W biegu VIP udział wziął Jarosław Wilczyński, koszykarz na wózku, Maciej Wysocki, mistrz kickboxingu oraz Justyna Substyk, kulturystka. Bieg wygrał radny Jakub Zadroga. Drugie miejsce ze stratą zaledwie sekundy zajął radny Grzegorz Kamiński. Ostatnim biegiem była wągrowiecka dycha. 250 biegaczy zmierzyło się na dystansie 10 km. Trasa biegła ulicami Wągrowca oraz nad skrzyżowaniem rzek. Na tym dystansie bezkonkurencyjny okazał się Maciej Łucy. Portal WRC.pl.